Na ulicy w powstańczej Warszawie sprzedawano blaszane orzełki, zanim dziecko virtuti dostanie. Niech orzełkiem na czapce się cieszy. Nie chciał nikt, żeby dzieci walczyły. Nie chciał nikt, by co dnia umierały. Lecz powstrzymać ich nikt nie miał siły. Same sobie broń zdobyć umiały. Ile orłów sprzedano zbyt tanio? Ile orłów sprzedano zbyt drogo? Cena prawdą umarłych zostanie. Żywi z bólu rozliczyć się mogą. Na powstańczej kronice zostały zdjęcia chłopca, co poległ na ciepłej. 11 miał lat, orzeł biały, a nazywał się Wojtuś Zaleski. W Chrobrym 2 każdy wszystkim dzieciom.